Ksiądz został już zaszczepiony. Czy przed przyjęciem szczepionki miał ksiądz jakieś obawy? W początkowej fazie pandemii, kiedy podczas rozmowy towarzyskiej ktoś zapytał mnie, kiedy to wszystko się skończy, to stwierdziłem, że są dwie możliwości. Albo kiedy wymyśli się lekarstwo, albo kiedy wymyśli się szczepionkę. I oczywiście, kiedy te szczepionki przeszły już fazy testów i zostały dopuszczone do podawania populacyjnego, nie miałem wątpliwości, że chcę się zaszczepić, bo uważałem, że jest to na chwilę obecną jedyne, najrozsądniejsze rozwiązanie, które może chronić i mnie, i inne osoby przed zachorowaniem na COVID. Natomiast sam moment szczepienia, podjęcie tej decyzji i niepewność, czy będą skutki uboczne, oczywiście, że towarzyszyły, zwłaszcza, że byłem w tej grupie zero, czyli pacjentów, którzy jako pierwsi mogli się zaszczepić. W moim szpitalu jako dyrektor naczelny stwierdziłem, że dam dobry przykład pozostałemu personelowi, żeby się tego nie bali, i zaszczepiłem się jako pierwsza osoba. Oczywiście, że ten moment wiązał się z jakimś niepokojem myśli, czy będą skutki uboczne, czy będę coś odczuwać. Na całe szczęście, chyba jako jeden z nielicznych, nie odczuwałem nawet bólu ręki, o którym często wspominają osoby, które były szczepione. I mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, cieszę się, że tą szczepionkę przyjąłem, że przyjąłem drugą dawkę i wierzę, że pomoże mi to nawet w momencie, kiedy przyszłoby zachorować, na bardziej łagodne przejście tej choroby. A jak ona bywa agresywna i drastyczna, to ja każdego dnia widzę tutaj w szpitalu, gdzie mamy od listopada ubiegłego roku oddział covidowy dla pacjentów chorych na koronawirusa. I sytuacje są drastyczne i chciałbym, żeby ta szczepionka pozwoliła mi, również moim najbliższym, nie dopuścić właśnie do takich sytuacji. Dużo mówi się ostatnio na temat skutków ubocznych szczepionek. W zestawieniu z zaletami, jaki jest poziom ryzyka? To znaczy, ja myślę, że to jest dobre pytanie dla medyków czy farmaceutów, bo oni potrafiliby chyba bardziej fachowo odpowiedzieć na to pytanie. Ja jedynie z takiego doświadczenia widzę, że wiele osób, które przyjęły szczepionki, niezależnie czy to był Pfizer, czy to była AstraZeneca, uskarżały się na objawy następnego dnia. Mieliśmy nawet taką sytuację tutaj w szpitalu, że panie z jednego przedszkola kolektywnie się tak rozchorowały następnego dnia, że dyrektorka zadzwoniła do szpitala, prosząc, aby kogoś z naszego personelu przysłać do opieki nad dziećmi w przedszkolu, bo panie nie były w stanie po szczepionce prowadzić takich wychowawczych czy opiekuńczych czynności. Natomiast myślę, że czasami warto nawet zaryzykować takie jednodniowe objawy, jeżeli miałoby to przyczynić się dla większego dobra na przyszłość. Więc jeżeli byśmy teraz spróbowali wyważyć, czy warto, no czasami na takie poświęcenie i odwagę się zdobyć, pokonać swój strach czy lęk, to uważam, że warto, bo na chwilę obecną nie wymyślono niczego lepszego, co mogłoby zagwarantować w jakikolwiek sposób poprawienie normalności tej sytuacji w świecie i w społeczeństwie. Niedawno zaciekłą dyskusję wywołała wypowiedź przedstawiciela episkopatu na temat etyczności szczepionek. Jaka jest księdza opinia w tej sprawie? Absolutnie bez cienia wątpliwości i troszeczkę na przekór powiem, że namawianie kogokolwiek, żeby się nie szczepił w dobie tego, co obserwujemy na zewnątrz, jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale wręcz nieetyczne. Na taki własny użytek opracowałem pewną analogię, którą pragnę się podzielić. A mianowicie cały ciężar krytyki niektórych szczepionek polega na tym, że uważamy, iż aborcja jest czymś złym i ze złego czynu nie może powstać żaden dobry skutek. Natomiast kiedy przypatrzymy się transplantacji narządów chociażby, która jest moralnie dobra, to widzimy, że czasami osoba, od której te narządy pobieramy, nie jest ofiarą wypadku. Czasami jest to ofiara
biernej eutanazji, a czasami wręcz zabójstwa, więc można by powiedzieć czynu etycznie złego. I mimo to jego narządy zostają wykorzystywane do osiągnięcia pozytywnego celu. Dlatego nie rozumiem, dlaczego coś, co jest złem, bo aborcja takim złem bez wątpienia jest, jest jednocześnie piętnowaniem tego płodu, który powstał na skutek aborcji i uniemożliwia mu się służenie dla dobra na takiej samej podstawie, jak chociażby zabójcy do oddania narządów do przeszczepu. A w tym momencie te cztery abortowane płody przed wielu, wielu laty posłużyły do utworzenia linii komórkowej, dzięki którym mamy dzisiaj szczepionkę, która może ocalić ludzkość. A więc uważam, również jak papież Franciszek, jak Watykańska Kongregacja Nauki Wiary, że szczepienie się jakąkolwiek szczepionką jest dopuszczalne i etyczne. I do tego zachęcam. Dziękuję za rozmowę.